Moi kochani, chcę wierzyć w to, że o wartości edukacji i o naszej pozycji w Polsce nie będzie decydowała przynależność partyjna. Nie będą decydowały układy, znajomości, przychylności. A będzie decydowało wyłącznie to, jakimi jesteśmy nauczycielami, jak pracujemy. Ja cały czas mam nadzieję w to, że wielcy politycy tego świata i mojej ojczyzny dojdą w końcu do wniosku, że edukacja jest największą wartością, jakie państwo może zaoferować swojemu społeczeństwu. Bo ciągle jest tak, że inwestowanie w drogi, kanalizacje, budynki, infrastrukturę, w to wszystko, co ułatwia nam życie, co ludzie widzą i na co głosują, jest priorytetem polityków. A edukacja nie jest traktowana jako inwestycja. Nawet w budżecie środki na edukację to nie jest inwestycja. A raz jeszcze pytam, jakaż większa inwestycja niż inwestowanie w człowieka, w jego wiedzę? To przecież ten człowiek będzie korzystał z tych dróg, z tej infrastruktury. Nie wiem, czy ten głos ktokolwiek kiedykolwiek usłyszy, ale jeśli będzie tak dalej, że mówiąc o edukacji i o szkołach, ciągle się będzie mówiło o kosztach, o tym, że trzeba dokładać. Do dróg się nie dokłada. Do kanalizacji się nie dokłada. Wysłuchajcie samorządowca, posłuchajcie samorządowca, polityka, który powie: dokładamy do dróg, dokładamy do kanalizacji. Nie, my tam inwestujemy, a do edukacji dokładamy. Bo ona kosztuje więcej niż otrzymujemy pieniędzy. Więc jeśli to myślenie się nie zmieni, to czarno widzę tę naszą edukację. Jeżeli szacunek do pracy nauczyciela, chociażby polegający na tym, że przestaje się pleść te głupoty mówiące o tym, że pracujemy 18-20 godzin. Kiedy przestaje się pleść te głupoty mówiące o tym, że zarabiamy nie wiadomo jakie pieniądze i tyle mamy wolnego, przestanie się ludzi okłamywać w tym względzie, to czarno widzę naszą edukację. I boję się, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie już bardzo cofnąć się nie możemy. I rozumiem was bardzo dobrze, kiedy mówicie, że nie chce się wam dzisiaj świętować, bo co to za świętowanie, jak na konto wpływa 2600 zł. To co to za świętowanie? I może przemawia przeze mnie odrobina rozgoryczenia, ale słuchając trochę mediów, to co zostało nam? Strajk głodowy? Demonstracja w Warszawie? To wtedy może jak górnicy dostaniemy jednorazowo 10 tysięcy, albo jak i inne grupy zawodowe dostaną podwyżki. Bo szacunek do naszej pracy przejawia się również w tym, że naszą pracę się uczciwie wynagradza. Bo sam się zastanawiam, jak można przeżyć pracując na kuchni, dostając 1300 zł. Bo tyle zarabiają panie kucharki i panie woźne, tyle dostają na rękę. I to nie jest uczciwe, słysząc, że to państwo kwitnie i się rozwija. Więc jeśli jesteśmy spokojni, to chyba tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Albo jesteśmy tak odpowiedzialni i tak kochamy tę robotę, że bez względu na to, co o nas mówią i ile nam dadzą, będziemy cicho, uważając, że cóż, misja
powołanie, odpowiedzialność. Nie przychodzimy tu dla pieniędzy. Albo jesteśmy tak głupi, że nie potrafimy twardo walczyć o to, co uczciwie się nam należy. Pewien dysonans zabrzmiał w tych moich dwóch częściach wystąpienia. Ale tak rozumiem edukację. Że to jest najważniejsza inwestycja. Najważniejsza inwestycja w was, w siebie i w nas. Bo jeśli nie spotkacie mądrzejszych ludzi od siebie, to też niewiele się nauczycie. A ja wiem, że tu siedzą mądrzy, dobrzy, ciężko pracujący ludzie. Chyba tyle. Powinienem kończyć. Bądź uczciwy, pracuj, kochaj. Bądź odważny. Weź odpowiedzialność za swoje życie. I nie pieść się z sobą i nie rozgrzeszaj. Bądź odważny. Bądź przywódcą swojego życia. Tacy macie być. Tacy my mamy być. Niech tak będzie. Tylko samo się nic nie zrobi. Samo się nie stanie.